Ten krążek, złoty krążek, ten złocisty jego blask, ten okrągły jego kształt, szczęście niesie. Ten krążek, złoty krążek, dziś połączy serca dwa, dziś połączy dusze dwie, już na wieki. Byliśmy na weselu Kotarskiego. Kotarski w kolejnych polimatach, ale nie w kolejnych, bo on nagrywa strasznie dużo do przodu, ale w tych kolejnych, które będą już po ślubie, to będzie łatwo można zobaczyć. Jak musisz... Czyli związał się węzłem gordyjskim. Tak, ja chcę słyszeć chlipanie i płacz i zawodzenie kobiet, które już nie będą nigdy z Radkiem. Uwaga. Wiecie w ogóle, kto jest dzisiaj z nami przy nagrywaniu odcinka? Grzegorz jest z nami przy nagrywaniu odcinka. My bardzo lubimy, kiedy ktoś jest tutaj obok, bo to nam daje poczucie, że ktoś nas ogląda. Wiemy, że to nie idzie do nikogo. Wiemy, że ten program faktycznie ma jakąś wartość. Grzegorz jest z nami, ponieważ w pewnym momencie kariery potrzebujesz kogoś takiego jak producent. Tak, wydawca. Grzegorz nam mówi, co możemy powiedzieć, czego nie możemy powiedzieć. Na przykład, gdybym ja teraz zaczął jakieś obrazoburcze rzeczy mówić, na przykład... To Grzegorz to każe wyciąć. Tak. A gdybym chciał powiedzieć coś miłego, na przykład, że byliśmy na weselu Radosława i było fantastycznie, powinniśmy i powinniście złożyć Radosławowi życzenia. Tak. Ma swój fanpage. Zapraszamy. Więc napiszcie mu... Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Radosław Sikorski, znasz tego pana? Ja ci go przedstawiam, wygląda tak. I ten pan, wiesz co ten pan robi w Polsce? Wiesz, za co on jest odpowiedzialny? Ale gdyby zapytać wyznawców jednej gazety, to powiedzieli, że robi z Polski po prostu totalne dno. Tak, on zarządza tą gnojówką. Aparatczyk rosyjskiego układu. A gdyby zapytać innych, to powiedzieliby, że super gość. Super gość, używa Twittera. O, najlepszy z ostatnich ministrów od dawna. Pan Radosław Sikorski mieszka w miejscowości Chobielin. Tak. I to nie jest łatwo mieszkać w miejscowości Chobielin, jak jesteś ministrem spraw zagranicznych, bo ludzie muszą do ciebie czasem przyjechać. No nie? I muszą złożyć ci oficjalną wizytę i ty chcesz ich naprowadzić. Jakby nie możesz im podać adresu, bo ta miejscowość jest tak chyba w czarnej dupie, że jak wpisują to w GPS, to nic nie wyskakuje albo wyskakuje totalnie gdzie indziej. Kiedy Radosław Sikorski zamieszkał w tym Chobielinie, tak, stało się jasne, że część tego Chobielina trzeba oddzielić na potrzeby Radosława Sikorskiego. I on złożył wniosek i ten wniosek został rozpatrzony pozytywnie i od teraz będzie Chobielin i wewnątrz będzie Chobielin Dwór. To będzie miejscowość, która służy tylko do celów dyplomatycznych pana Radosława Sikorskiego. GPS-owych właściwie, bo chodziło o to, że tylko tyle. Żadne Google Maps ani inna usługa lokalizacyjna nie potrafiła dobrze naprowadzić gości do Chobielina, bo wskazania dawały na jakiś PGR, który tam stał, który był oddalony o 2 czy 1,5 kilometra od właściwej posiadłości Sikorskiego. A wiadomo, gdzie wół, gdzie stół. Wyobraź sobie, że jedzie oficjalna delegacja. Angela Merkel jedzie do Sikorskiego. Ale poczekaj. Do domu? Nie wiesz, co tam się w tej polityce dzieje. Właśnie nie wiem. I ona mówi do swojego szofera. Wieź mnie i daje mu adres, tam Chobielin, ileś tam, powiedzmy, 320. I dojeżdżają do jakiegoś PGR-u. Co, gdzie ja dojechałem? To jest mieszkanie ministra spraw zagranicznych Polski, to... I wychodzi jakiś gość, który tego pilnuje. Jakiś jeden z ochrony, taki papieros w ryju. Zamknięte! A to minister się kosztuje. Szefa nie ma. A, to musi ta jechać. Musi ta jechać. Ale zanim pojedziecie, macie państwo może papierosy? To jest idealny tabloidowy temat. Już widziałem, jak to zostało opisane. Wreszcie minister Sikorski będzie mógł żyć jak panicz, ma własną wieś. Dostanie kilku chłopów, które będzie mógł okładać batami. I oni będą mu kosić. Tak, a ci chłopi, ponieważ nie mają koni ani krów, bo wyzdychały już z głodu, to kobiety będą zapinać o te pługi i ich kobiety będą ciągnąć pługi. Zakładają na kobietom homonto. Homonto i będą orać nimi pole. Poczekaj, bo tak tabloidy właśnie wyobrażają sobie, że Sikorski żyje. Ale ja sobie tak wyobraziłem. Pomyśl sobie, oni napisali w nagłówku, Sikorski dostanie własną wieś, to co ja miałem sobie pomyśleć? Jest jeszcze jedna fajna rzecz odnośnie nazewnictwa właśnie, ponieważ ta miejscowość będzie się nazywała Chobielin Dwór, ale pan Radosław Sikorski chciał, żeby się nazywała Dwór Chobielin i nie dostał zgody na tę nazwę, ponieważ w Polsce nie może być w ten sposób nazywana. Jaki jest twój stosunek, Grzegorz, do Radosława Sikorskiego? Tak go zapytałem. Właśnie. Ale go zapytałem. Zapytałeś go dobrze. Cały internet teraz cię ocenia. Nie widzicie i cię ocenia. Ale nie wiem, który to Grzegorz. Nawet nie wiem, który to. Widzisz, który to jest Grzegorz? To jest ten Grzegorz, co jak przychodzi na imprezę. Jak wtedy byliśmy, wiecie gdzie. To jest ten, który... To on pierwszy. On z tą. Nie. On z tą. I wrócił i powiedział, że chyba się zakochałem. A później... A jak ona wróciła, to powiedziała, że nie naprawdę ją brzuch bolał i tylko dlatego chciała się przejść. To jest ten Grzegorz. Nie oczerniajmy naszych bliźnich, albowiem to wszystko odbije się od ściany, niczym kauczukowa piłeczka i jebnie nas w łeb! My musimy dojść do siebie po wczorajszym. Ale jutro już będziemy... O, tip-top, cycuś, w ogóle wszystko będzie wypracowane. Tak jak zawsze. Tak jak nic się nie przejmujcie. Tak. Trzymajcie się. I bądźcie. Lekko. Stronnicz.
chodzi o naszego ministra spraw zagranicznych. Tak, powiedziałem, że Radosława, na razie Sikorskiego. Tak. A co, bo Kotarski był ministrem? Kotarski pójdzie w politykę, ja to widzę. Nie. Ja to widzę, on pójdzie w politykę, zobaczysz. Będą takie piękne plakaty na mieście. Ja znam slogan już dla Radka. No. Idealny jest. Na biednego nie trafiło. Nie wiemy... Też był dobry. Ale czekaj, nie. Nieważne z jakiej partii. I byłoby tak. Ja po prostu chcę, żeby się wszyscy dobrze bawili. To jest przecież, to byłby taki slogan Radka. Ja! On by wszystkie wybory tym wygrywał. Jest nas trzech, więc ktoś przegłosuje. No. Jaka partia dla Radosława w tym momencie, jakbyśmy chcieli, żeby z jakiej partii? Oczywiste. Jaka, no? PO. 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 PO, bo to jest taka bezpieczna dla niego. Ja tylko chciałem powiedzieć, że dlatego jak ten plakat wklejam, żeby to PO nie było przypadkowe. Aha. Wybraliśmy tę partię właśnie. Ale to tylko teraz. A musimy się upewnić, że nie ma hejtu na PO w internecie. Bo nie, nie ma hejtu na PO w internecie. Gdzie jest tam hejt? O, inaczej zapytam. Czy jest jakaś partia, która nie ma hejtu? Super partia, kurwa. Ta partia nie ma hejtu. Nie ma jej już.